Biblia, Stary Testament, pierwsza księga Samuela. Jonatan i Dawid przyjaciółmi. A gdy dokończył rozmowy z Saulem, dusza Jonatana przylgnęła do duszy Dawida i umiłował go Jonatan jak siebie samego. I zabrał go Saul tegoż dnia z sobą i nie pozwolił mu już powrócić do domu jego ojca. Zawarli tedy Jonatan z Dawidem związek przyjaźni, ponieważ umiłował go jak siebie samego. Jonatan zdjął płaszcz, który miał na sobie i dał go Dawidowi, tak samo swoją odzież, aż do swego miecza i łuku i pasa. A ilekroć Dawid wyruszał, dokądkolwiek go Saul wysyłał, miał powodzenie, tak iż Saul ustanowił go wodzem nad wojownikami i podobało się to całemu ludowi, a także sługom Saula. Zazdrość Saula o sławę Dawida. A gdy szli w czasie powrotu Dawida po zabiciu Filistyńczyka, wyszły kobiety ze wszystkich miast izraelskich na spotkanie króla Saula ze śpiewem i pląsami przy wtórze bębnów, z radosnymi okrzykami i przy dźwiękach cymbałów. I odezwały się pląsające kobiety w te słowa: pobił Saul swój 1000, ale Dawid swoje 10 000. I gniewało to Saula bardzo i nie podobało mu się to powiedzenie i rzekł: przypisały Dawidowi 10 000, a mnie przypisały tylko 1000. Teraz brak mu już tylko królestwa. Od tego dnia i nadal spoglądał Saul na Dawida z zazdrością. Następnego dnia wstąpił w Saula zły duch od Boga, tak iż w domu popadł w szał. Dawid grał na harfie jak co dzień, Saul zaś trzymał w ręku włócznię. Wtem rzucił Saul włócznię z tym zamiarem: przygwożdżę Dawida do ściany. Lecz Dawid uskoczył przed nim dwukrotnie. I Saul zaczął się bać Dawida, gdyż Pan był z nim, a od Saula odstąpił. Saul usunął go więc od siebie i ustanowił go dowódcą 1000 wojowników. Wtedy Dawid przedsiębrał wyprawy wojenne na czele tego oddziału. Dawidowi udawało się wszystko, co przedsięwziął, gdyż Pan był z nim. Gdy zaś Saul widział, że tamten ma tak wielkie powodzenie, zdjął go lęk przed nim. Cały zaś Izrael i Juda lubili, gdy Dawid na ich czele przedsiębrał wyprawy wojenne. Dawid zięciem Saula. I rzekł Saul do Dawida: oto najstarsza moja córka Merab, dam ci ją za żonę, tylko okaż mi się waleczny i prowadź wojny Pana. Myślał zaś Saul tak: nie chciałbym tknąć go moją ręką, ale niech go dotknie ręka filistyńska. Dawid zaś odpowiedział Saulowi: kimże ja jestem, a czym jest ród mojego ojca w Izraelu, że miałbym zostać zięciem królewskim? Gdy jednak nadszedł czas, by oddano córkę Saula Merab Dawidowi, oddano ją za żonę Arielowi z Mechola. Dawida zaś pokochała córka Saula Michal, a gdy doniesiono o tym Saulowi, podobała mu się ta rzecz. Pomyślał bowiem Saul: dam mu ją, a niech mu będzie sidłem i niech go dosięgnie ręka Filistyńczyków. Do Dawida zaś rzekł Saul: od dziś za 2 lata możesz zostać moim zięciem. I dał Saul swoim sługom polecenie: porozmawiajcie potajemnie z Dawidem, mówiąc mu: oto król upodobał cię sobie i wszyscy jego słudzy miłują cię. Możesz więc teraz zostać zięciem królewskim. Słudzy Saula powtórzyli więc te słowa Dawidowi, lecz Dawid odrzekł: czy to drobna rzecz w oczach waszych zostać zięciem królewskim? Bo przecież jestem mężem ubogim i nieznacznym. I donieśli to słudzy Saulowi, mówiąc: tak oto wyraził się Dawid. A Saul rzekł:
Tak powiedzcie Dawidowi. Król nie chce innego wiana, jak tylko 100 na pletku filistyńskich, aby zemścić się na wrogach króla. Saul zaś zmierzał do tego, aby Dawid wpadł w ręce Filistyńczyków. A gdy donieśli o tym jego słudzy Dawidowi, spodobała się ta rzecz Dawidowi, aby zostać zięciem królewskim, lecz zanim jeszcze termin minął, powstał Dawid, wyruszył wraz ze swoimi wojownikami i zabił spośród Filistyńczyków 200 mężów. Dawid sprowadził ich na pletki i złożył je w pełnej liczbie królowi, tak iż mógł zostać jego zięciem. I dał mu Saul swoją córkę Michal za żonę. A gdy Saul widział i przekonał się, że Pan jest z Dawidem, a Michal, córka Saula, kochała go. Obawiał się Saul Dawida jeszcze bardziej. I tak stał się Saul wrogiem Dawida po wszystkie czasy. A książęta filistyńscy wyruszali w pole, lecz ilekroć wyruszali, wiodło się Dawidowi lepiej niż wszystkim wojownikom Saula, tak iż wsławiło się bardzo jego imię.